Wyborcza obietnica prezydenta Czesława Rynkiewicza powoli zaczyna się materializować. Rozpoczęły się intensywne prace nad przygotowaniem programu, w którym młodzi ludzie będą mogli nabyć w mieście działki budowlane i postawić na nich swe domy. Zostały przeanalizowane różne warianty, ostatecznie wypracowano pewien model, pewien schemat tego, jakby to miało wyglądać. Drogowskaz na razie jest taki, będą to działki, które są położone w zachodniej części Suwałk w okolicach ulicy Zostawie i w okolicach ulicy Ogrodowej. By te działki mogły być włączone do tego programu, każda z tych działek musi mieć swój numer i musi nastąpić tam tak zwany podział tych działek. Jak zapowiada Kamil Sznel, jeszcze w tym miesiącu Rada Miejska pochyli się nad planem zagospodarowania terenu w okolicy Ogrodowej. Jeśli go uchwali, teren zostanie pokrojony na kilkusetmetrowe skrawki gruntu, nadane zostaną im numery. W momencie, kiedy te działki zostaną podzielone, będziemy mogli wpisać je literalnie do tego programu, który pozwalą będzie na sprzedaż ich z tą 50% bonifikatą. Przewidujemy, że to nastąpi w październiku bądź listopadzie tego roku, czyli wtedy Radzie Miejskiej zostanie ten program przedłożony do uchwalenia. W założeniach program ma być skierowany do osób do 40 roku życia, do mieszkańców Suwałk, ale też i osób spoza Suwałk, które chciałyby się w Suwałkach osiedlić. Będą również oczywiście podane kryteria w tym programie. Na razie ich jeszcze zdradzać nie będę, ponieważ prezydent Suwałk chce je przedyskutować szczegółowo z radnymi, ale tak jak już wspomniałem, jednym z takich kryteriów na pewno będzie wiek osoby, która taką działkę będzie chciała nabyć i na dziś wiemy, że właśnie będzie to osoba do 40 roku życia. Działki zlokalizowane na ulicy Zastawie są już podzielone. Generalnie mają to być posesje rzędu 700-800 metrów kwadratowych. Będą oczywiście uzbrojone, co ma niebagatelne znaczenie. Do poszczególnych nieruchomości powstaną również niezbędne drogi. Zniżka natomiast ma sięgać aż 50%. Każdą nieruchomość będzie wyceniał niezależny rzeczoznawca. Na dziś po rynku nieruchomości widzimy, że takie działki pod budowę domów jednorodzinnych to jest wydatek rzędu 200, 220, 240 zł za metr kwadratowy, w zależności od lokalizacji i tego, w jakim miejscu ta działka się znajduje. Także myślę, że mogą to być również i w tym przypadku takie ceny. A te 50% zniżki odliczamy od tych 200 iluś? Zgadza się. Wielu Suwałczan uważa, że dzisiaj młodych ludzi po prostu nie stać na budowę własnego domu. Trudno jest uzyskać kredyt, mając często zaledwie minimalną lub nieco wyższą pensję. A budowa jest kosztowna. Taką opinię prezentował kilka tygodni temu jeden z najmłodszych suwalskich radnych. Co o tym sądzą osoby, które są spoza Suwałk? Prezydent tego miasta wpadł niedawno na taki pomysł, żeby tereny, które są niezabudowane, podzielić na działki budowlane i sprzedać je młodym ludziom za pół ceny. Co Państwo o tym myślą? Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Dałem się budować tam młodych. Tak, ja pochodzę akurat z okolicy, gdzie były takie tak zwane w poprzednich czasach komunistycznych PGR-y. I tam jest całe mnóstwo ziemi, które można byłoby zagospodarować. Żeby zaludnić takowe miejsce, to pomysłem ludzi też jest, żeby ściągnąć takowych, żeby się budowali, to sprzedawać za pół darmo. Zrobić tylko wyjątkiem, żeby się nie trafili cwaniacy, którzy nakupują tych działek, a później za kilka lat, jak już pana prezydenta nie będzie, dopiero sprzedawać z jakimś tam podwójnym, potrójnym zyskiem, że w ciągu 2 lat ma być rozpoczęta budowa. I brak możliwości sprzedania takiej działki w ciągu 10 lat, to dopiero wtedy będzie mógł sprzedać. Więc ściągać tych młodzież, dawać im możliwość zatrzymywać, bo się rozchodzą. My pochodzimy z takich miejscowości, gdzie nasze dzieci pouciekały do innych większych miast, a bardzo chętnie byśmy mieli tutaj swoje dzieci obok siebie, więc pomysł jest bardzo dobry. Czyli jeżeli Suwałki mają niż demograficzny, to jak najbardziej to może młodzież przetrzymać tutaj, tak? To sądzi Pani, że dzisiaj młodego człowieka stać na kupno działki i budowę domu? No jeżeli będzie miał do tego warunki pod tytułem możliwość wzięcia kredytu, jeżeli będzie miał możliwość kupienia działki jakiejś tańszej, no to proszę Pani, to czasami koszt działki i wybudowanie jest równe kupna mieszkania. Za pół ceny. Za pół ceny. 100%, no wiadomo. No przecież mieszkania są, nie wiem jak tutaj, ale u nas to są po prostu kosmiczne kwoty. No. To są kosmiczne kwoty. Myślę, że i tu
To też jest pytanie, jakie to są tereny, czy te tereny są na przykład bardzo zielone. My nie znamy sytuacji tutaj, nie wiemy, jak to wygląda, czy są bardzo zielone i sprzedaż tych terenów spowodowałaby ubóstwo, powiedzmy, ekosystemu, no to może trzeba byłoby się nad tym zastanowić. A motywacją dla młodych jest przede wszystkim pierwsza działka. Jak już będzie miał młody tą działkę, kupi ją za pół darmo, znaczy nie za pół darmo, tylko za pół ceny, to on będzie robił wszystko, żeby to ciągnąć, żeby się budować. Ludzie inaczej myślą. Jak dla mnie to jest bardzo dobry pomysł.